wiesz, Jordan jakby się wzmocnił strasznie fizycznie po, co nie? Po powrocie z baseballa. Ale już za to nie fruwa. Znaczy fruwa cały czas, nie? Pije, przecież nie fruwa już wcale. Nie? Fruwa. Ale wiesz, ile on ma? 32 lata, nie? 34. 4? A tak, ci goście z Utah, ten Stockton i reszta, to białasy, to oni około 50. Wiesz, ale o, już tak starzy, kurwa, że oni już nie zajmą żadnego miejsca. No, oni są skończeni już. To znaczy, wiesz, oni jako rozgrywający... Jeszcze Hornacek tego pokaże, wiesz, pałkę. W tym roku wszystko. Hornacek, wiesz. A Hornacek jest niezły, on dobrze rzuca za 3 punkty i też potrafi pokryć Jordana, nie? A jak jest szansa, słuchaj, że w ogóle, że na przykład Utah wygrałoby mistrzostwa NBA? Nie ma szansy takiej? Nie ma szansy, że... To znaczy, w tej chwili jest za duża konkurencja, wiesz. Ty pewnie się opierasz, kurczę, wiesz, skąd ty możesz wiedzieć? No to znaczy... po prostu, stary, ja wiesz, ja się nie interesuję, może tak na bieżąco. No chyba, żeby było dużo kontuzji. Że raz zobaczę zespół, wiem, że oni są skończeni. Tak, tak. Jeżeli będzie dużo kontuzji. Jeżeli będzie dużo kontuzji, wiesz, kontuzji w zespołach przeciwnych, to wiesz, to może zabrną. Ale Malone jest psycholem, człowieku, on już jest skończony. Nie, myślę, że w tym roku to Chicago zdobędzie jednak tytuł, nie? Nie ma szans. Nie, to jest pewne, już zdobyli tytuł. Nie ma szans. Ale kurwa, mówię wam, że nie ma szans. Ale już oni już zdobyli tytuł. Ale bzdura, Phil Jackson sprzedał po prostu ich wszystkich i wykopał dziurę pod Chicago. A kuczek, a Kukocz ile rzuca teraz punktów? 20? Tam znaczy nie, on ma tam średnią 11,5. Kukocz w ogóle w tym sezonie się nie liczy. No, jakoś psychicznie chyba nie wytrzymuje presji. A Sabonis? Miarę nieźle. Tak? A jest taki gość młody, taki nie pamiętam, skąd taki gigant z Holandii, koleżka. Pamiętasz tego gościa? Rick tam jakiś... Rick Smith, z Indiany. Ale to wiesz, z Indianą jest ten problem, że oni mieli, wiesz, i Millera, i Smitha przez większość sezonu, wiesz, aut, kontuzjowanych. Oni jeżdżą Milano, nie? Taki a teraz Milan. Grają w komplecie i też nie wygrywają. Mają straszne kompleksy w ogóle, wiecie? Ja nie wiem, czy wiecie, ale jeden z ich nogi nie ma. I ukrywa to cały czas i skacze, kurwa, jak normalnie, jak zapyziały.